Opuściliśmy Poznań i jedziemy w stronę Gór Żabińskich, a dokładniej do położonej u ich stóp wsi Żabno. Warto dodać, że we wspomnianym wcześniej Żabnie urodził się ostatni przedwojenny prezydent Poznania, urzędujący od 1937 roku Tadeusz Ruge. W centrum miejscowości położony jest kościół świętego Jakuba, stąd przebiega tutaj szlak do Santiago de Compostela. W drodze w Góry Żabińskie mijamy cmentarz ewangelicki. Skoro już zbliżamy się do gór, warto nadmienić, że tak właściwie jest to najdłuższy w Polsce oz, który ciągnie się przez blisko 40 km od Buku aż po Mosinę i Żabno. Najwyższy punkt Gór Żabińskich ma 103 metry nad poziomem morza. Znajduje się na nim wieża przeciwpożarowa. Mówię na nim, ponieważ wzniesienie nie ma swojej nazwy. Schodzimy z Ozu do Żabna. W międzyczasie pojawił się genialny pomysł zrobienia zdjęcia na tle pewnej sieci sklepów nawiązującej do pewnego płaza, który wynikał zapewne ze zbieżności nazw miejscowości z tą siecią. Pożegnaliśmy Żabno, a powitaliśmy Żabinko, w którym również odwiedzamy poholenderski cmentarz ewangelicki. Gdzie kończą się zabudowania, rozpoczyna się Gogalinski Park Krajobrazowy, a wraz z nim kolejny etap wędrówki. Szlakiem niebieskim i czerwonym przemierzamy pola i lasy, mijając po drodze miejscowości Grzybno i Nowinki. Ostatecznie docieramy do Drużyny.